Cześć. Półtora roku temu w sumie współkupiłem serwis, który się nazywa Na Kanapie i wtedy kilka osób pukało się w głowę i stwierdziło, po co kupuję taki serwis. Ja powiedziałem, że jak będę gotowy, to o tym opowiem. I wydaje mi się, że już nastąpił taki czas. Pewnie jakbym was się spytał, co to jest Na Kanapie, to niektórzy by stwierdzili, że to jest taki serwis społecznościowy, to jest serwis społecznościowy miłośników książki. Ale to jest tylko i wyłącznie po części, prawda? Z tego względu, że szczerze powiedziawszy, my coraz bardziej robimy w e-commerce. Na dzień dzisiejszy, to są dane najświeższe z Gemiusa, jesteśmy 12 porównywarką w Polsce, chociaż tylko i wyłącznie specjalizujemy się w książkach i w żadnych innych produktach, więc jesteśmy czymś tak nowym, ponieważ to jest rodzaj porównywarki wertykalnej. Skupiamy się tylko i wyłącznie na jednym asortymencie. To, co my chcemy robić w ramach tego, że robimy w social shoppingu, to chcemy robić to, co Amazon robi swoją funkcjonalnością pod tytułem klienci, którzy kupili to, kupili także. Jak Amazon jeszcze dzielił się informacjami dotyczącymi tego, jaką generują sprzedaż poszczególne funkcjonalności, to stwierdził, że ta jedna funkcjonalność w ich sklepie to jest 35% sprzedaży. My chcemy się skupić na innej sprzedaży niż to robią klasyczne księgarnie, które tak naprawdę sprzedają tylko i wyłącznie nowości, sprzedają bestsellery i sprzedają to w tradycyjnym modelu, kiedy ktoś przychodzi, wie jaką książkę chce kupić, sprawdza czy ta książka jest, czy jej nie ma, jak jest to ją kupuje, jak nie to wychodzi dalej. Dlaczego się zajmuję tym tematem? Generalnie to jest tak, że ja lubię książki, lubię czytać i całkiem dużo kupuję. To jest bardzo istotna rzecz, jak się prowadzi swój własny biznes, bo jak się prowadzi swój własny biznes, to się go prowadzi non-stop, niezależnie czy jest dzień, czy jest noc. Tak wyglądał ten serwis w lipcu, sierpniu 2009 roku, kiedy go przyjęliśmy. Półtora miesiąca później już był całkowicie przebudowany. Jedno z podstawowych warunków też umowy, którą wtedy podpisywałem i którą negocjowałem, żeby cena była jak najniższa, to było to, że my bardzo szybko go przepiszemy i dzięki temu uzyskają dużo lepszą cenę. Myśmy wiedzieli, że to na pewno zrobimy, biorąc pod uwagę to, że tamten serwis był bardzo mało wydajny. Tak wygląda ten serwis w tej chwili, to jest luty 2011, więc jak widzicie, on niespecjalnie od tamtego czasu, czyli w przeciągu ostatniego półtora roku się zmienił. Zmieniamy tylko i wyłącznie szczegóły, na poziomie ogółu on mniej więcej jest taki sam. I teraz podstawowe pytanie, które sobie zadawaliśmy w tamtym czasie, kupując serwis, czy to jest coś, co będzie nas bawiło, czy to jest projekt, który jest sexy, czy to jest projekt, który będziemy chcieli wykonywać cały czas. Bo ktoś by mógł stwierdzić, że książki to w gruncie rzeczy jest temat, który ma kilka tysięcy lat, gdzie tu jest innowacja. Myśmy stwierdzili, że ten projekt jest sexy i jesteśmy w stanie mu poświęcić swój czas i jesteśmy w stanie go robić full time. Nawet kiedy weźmie się pod uwagę statystyki dotyczące poziomu czytelności w Polsce. Badania co 2 lata są wykonywane, nie jest to prawda tak tragicznie jak w filmie Fahrenheit 451, gdzie pojawiły się książki, ale badania, które co 2 lata są wykonywane w Polsce na temat poziomu czytelności, mogą być uważane za tragiczne, biorąc pod uwagę, że poziom czytelności w Polsce to jest 44%, przy czym to jest taki poziom, gdzie zadaje się pytanie, czy osoba miała styczność przynajmniej raz w roku z książką. Czyli oglądnięcie, wzięcie książki do ręki i oglądnięcie i odłożenie z powrotem na półkę, no to jest styczność. Przy czym niby jest wzrost od 2008 do 2010, bo w 2008 to było 38%, teraz mamy 44%, ale poszerzyła się definicja książki w tym badaniu. Teraz się mówi, że równie dobrze to może być słownik ortograficzny albo encyklopedia, albo poradnik. Albo nie, książki telefoniczne, które tam nie ma. Natomiast co innego jest zastanawiające, szczerze powiedziawszy. Niby jest tak, że poziom czytelności w Polsce faktycznie jest dosyć niski, natomiast na przykład kiedy weźmy się pod uwagę wyniki badań dotyczące poziomu korzystania z bibliotek w przeciągu ostatniego roku wzrósł 4,5%. Mało tego, jak się weźmie pod uwagę wartość tego biznesu, czyli rynku książki w Polsce, to mniej więcej od 2 lat jest na poziomie 2,8 miliarda złotych. W Polsce co roku sprzedaje się 150 milionów książek, które są w nowym obiegu.
wzrost rynku książki na przestrzeni 10 lat cały czas iść do góry, jest tendencja wzrostowa. W tym roku, za rok 2010 dopiero się zatrzymał i najprawdopodobniej jest spowodowane tym, że wzrasta dynamika sprzedaży książek w wersji elektronicznej. I teraz pytanie, czy 150 milionów sprzedawanych egzemplarzy w roku 2009 i 150 milionów sprzedawanych egzemplarzy w roku 2010 to jest dużo czy nie? Wczoraj była prezentacja Apple, jakbym jeszcze mógł dzisiaj uzupełnić, to bym uzupełnił tę prezentację, gdzie Jobs się chwalił, że w przeciągu roku ściągnęło e-booki z aplikacji iBooks w iTunesie, 100 milionów e-booków zostało ściągniętych. Wszyscy stwierdzili, że wow, 100 milionów e-booków to jest bardzo dużo. A to jest produkt międzynarodowy. A tutaj w Polsce ludzie kupują 150 milionów książek co roku i to tylko i wyłącznie w pierwszym obiegu. Ale rynek się zmienia. Ta definicja rynku, którą wam przed chwilą pokazałem, i wartość 2,8 miliarda w Polsce, to jest tylko i wyłącznie to, co dotyczyło papieru. Natomiast coraz częściej jest tak, że mamy do czynienia i z książkami elektronicznymi, ponieważ jest digitalizacja treści związana wcześniej z muzyką, później z filmami, a teraz również z książką. W związku z tym rośnie rynek e-booków, przejęcie w tamtym roku Virtual przez Empik. Wartość rynku audiobooków w Polsce w tej chwili szacowana jest, to jest wartość za tamten rok. Zresztą na kanapie miało patronat nad raportem, który wydał Nexto, jest szacowana na 20 milionów złotych. W końcu jest to również rynek elektroniki użytkowej. W tym klasycznej definicji rynku książki nie ma rynku elektroniki użytkowej, a które jest związane z e-czytnikami i aplikacji. Aplikacji zarówno na iPhone'a, na iPada, jak i aplikacji do czytania z komputerów i z innych urządzeń elektronicznych. I to, co my jeszcze robimy, i tym bardziej odróżniamy się od klasycznych księgarni i wydłużamy długi ogon, to robimy również w książce z drugiego obiegu, czyli w książce używanej. Rynek antykwaryczny jest interesujący, rynek aukcji jest interesujący. W tej chwili między innymi mamy podłączone Allegro, mamy podłączone Świstaka i w modelu porównywarkowym my wypuszczamy ruch zarówno na księgarnie internetowe, jak i ruch na systemy aukcyjne. My w tej chwili robimy taki raport dotyczący sprzedaży książek w internecie i na przykład okazuje się z tego raportu, że w przeciągu ostatniego roku z Allegro i Świstaka zostało sprzedanych 2,5 miliona egzemplarzy książek w ogóle, tylko i wyłącznie w okresie jednego roku. No i gdzie to biznes jest, tak? To znamy wartość rynku, to już wiemy dużo, bo ta wartość rynku nam mówi jedną podstawową rzecz. Nie musimy być liderem, nie musimy być bardzo duży, żeby mieć kawałek tego tortu. Wystarczy, że będziemy się skupiać na tym, co robimy i będziemy to robili całkiem nieźle. No i teraz naszymi klientami są zarówno księgarnie online, to jest ten model porównywarkowy, jak i antykwariaty, w tym systemy aukcyjne, gdzie wypuszczamy ruch do nich i to jest ruch czysto sprzedażowy. Wydawnictwa, w tej chwili współpracujemy z około 60 wydawnictwami, dla których robimy patronaty, dla których robimy konkursy i którym promujemy książki. Agencje PR, bo bardzo często jest tak, że wydawnictwa współpracują z agencjami PR, których zadaniem jest promowanie jakiejś książki albo autora. W końcu z autorami, z użytkownikami, gdzie na użytkownikach biznes polega na tym, że oni kupują u nas pozycje, które są pozycjami e-bookami, audiobookami, czyli książkami elektronicznymi. No i kolejna część biznesu, jak już mamy zdefiniowany rynek, wiemy ile on jest warty, jak już mamy zdefiniowanych klientów, wiemy kto może być naszym klientem, z kim możemy robić interesy, no to są produkty. U nas podstawowym produktem jest moduł gdzie kupić. To jest taki moduł, który znajduje się na każdej stronie książki. My w tej chwili u siebie w bazie mamy ponad 500 000 książek i na każdej stronie znajduje się moduł gdzie kupić, gdzie można zobaczyć, gdzie dana książka jest dostępna. I proszę pamiętać, zarówno gdzie jest dostępna, biorąc pod uwagę księgarnie internetowe, czyli w obiegu klasycznym, jak i w antykwariatach, albo na aukcjach, co jest istotne, bo ktoś może szukać książki, która była wydana w 1972 roku i też jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ona w danym momencie jest dostępna, czy nie. Sprzedaż e-booków i audiobooków to jest sprzedaż bezpośrednia. Mamy podpisane w tej chwili 3 umowy, no nie jest wielka tajemnica, z Virtual, z Nexto i z Bezkartek dotyczące sprzedaży. W związku z tym w przeciągu pewnie jakichś 3-4 najbliższych miesięcy będziemy mieli najprawdopodobniej najszerszą ofertę e-booków i audiobooków w polskim internecie. No i oczywiście reklama. Reklama klasyczna, displayowa, z której myśmy się wypisali po pół roku współpracy z agencjami. Ale robimy w takiej reklamie pod tytułem konkursy organizowane dla wydawnictw, konkursy i patronaty.
Dla nas od początku, jak mówiłem, że ktoś kiedyś stwierdził, że gdzie tu jest biznes na samym początku, jak kupowałem serwis, ja stwierdziłem, że w pierwszych sekundach już mieliśmy pierwsze zarobki, to jest prawda. Bo to jest zrzut już historyczny, ponieważ to jest zrzut jeszcze serwera testowego, gdzie mieliśmy pierwsze emisje reklam. Co prawda to były jakieś groszowe sprawy, ale już od samego początku mieliśmy jakieś przychody. No i teraz jakie są efekty? Na dzień dzisiejszy mamy 10 podłączonych księgarni. To oczywiście nie jest dużo. Mamy księgarnię z internetowego domu handlowego, mamy Selkar, mamy Godi. Teraz podpisujemy umowę z Empikiem, mamy Allegro, mamy Świstak, teraz podpisujemy umowę z Ceneo. W samym tym miesiącu, nawet w tym tygodniu podłączyliśmy 3 nowe księgarnie i w tej chwili 2 kolejne czekają na podpięcie tylko i wyłącznie dlatego, że przedłużają się sprawy związane z wysyłką umów. Współpraca, tak jak już powiedziałem wcześniej, z około 60 wydawnictwami. Zrobiliśmy dla nich blisko 150 patronatów w przeciągu tego czasu, zwłaszcza ostatniego roku czasu. Czyli to mniej więcej co drugi dzień w tamtym roku wychodziła książka, która była z naszym patronatem. Współpraca z autorami, z blogerami. Coraz częściej jest tak, że na przykład autorzy twierdzą, że wydawnictwo się nimi nie zajmuje. Oni sami muszą zadbać o swój własny PR, swój własny wizerunek i sami sprzedawać swoje własne książki. My jesteśmy w stanie też to robić bezpośrednio współpracując z autorami. My rozdaliśmy około 1500 książek. I trend jest wzrostowy, znaczy coraz więcej faktycznie sprzedajemy, coraz więcej księgarni podpinamy, one widzą sens, jak do tej pory muszę wam powiedzieć, tylko i wyłącznie jedna księgarnia zrezygnowała ze współpracy z nami, chociaż najstarsza księgarnia, która jest podpięta, to już jest podpięta ponad rok czasu. To pokazuje, że jednak ten ruch, który my dajemy księgarniom, jest sensowny. No i teraz jesteśmy w takim etapie, jak już zrobiliśmy ten serwis, zrobiliśmy produkty, podefiniowaliśmy klientów, że tak naprawdę teraz jest etap budowania firmy. Przy czym przez firmę ja rozumiem dwie rzeczy. Po pierwsze, firma to są role w firmie dla poszczególnych osób. W tej chwili zespół jest jakiś 5-6 osobowy, gdzie osoby mają rolę, ktoś jest odpowiedzialny za prowadzenie naszego konta na Facebooku, gdzie w tej chwili jest ponad 6 tysięcy osób zapisanych, ktoś inny jest odpowiedzialny za współpracę z wydawcami, ktoś jeszcze jest inny odpowiedzialny za współpracę i obsługę księgarni internetowych, etc. Bardzo istotna rzecz, jeśli chodzi o ten model, w którym my w tej chwili jesteśmy i ten moment, to dużo się nauczyliśmy, jeśli chodzi o budowanie procesów. Ja wcześniej, jak pracowałem w firmach, albo jak prowadziłem swoją własną firmę jednoosobową, bo od kilku lat również mam firmę projektową, no to ja nie potrzebowałem żadnych procesów sam dla siebie. Natomiast kiedy jest zespół 5-6 osobowy i większość tych osób jest porozrzucona po całym kraju, my tylko je wyłącznie ze sobą mailujemy albo rozmawiamy na Skype'ie, w związku z tym bardzo istotne jest coś takiego jak procedury i otoczenie, które jest związane z odpowiednimi aplikacjami. Czyli umieszczanie plików na Dropboxie, jak wygląda patronat, kto jest odpowiedzialny za współpracę z wydawcą, kto komu później zleca, że ma zrobić grafikę, na kiedy grafika ma być zrobiona, etc., etc. No i teraz najważniejsza rzecz, tak? Bo często ludzie też mówią, no dobrze, ale są inne serwisy społecznościowe. Jak wy jesteście, sytuujecie się w stosunku do konkurencji? Tak, to prawda. Natomiast jest tak, że my tylko i wyłącznie gdzieś u podstaw jesteśmy serwisem społecznościowym, natomiast ta społeczność ma służyć tak naprawdę sprzedaży. My najbardziej się skupiamy na aspektach związanych z e-commerce'em. Od tego czasu, w ciągu półtorej roku mamy społeczność, mamy e-commerce, w tej chwili zrobiliśmy pół roku czasu już trwa proces, w tej chwili mamy około 6 blogów, to są blogi tematyczne, ponieważ zauważyliśmy, że jednym z ważniejszych elementów dla wydawnictw jest to, że wydawnictwa są profilowane. Tak? Wydawnictwo Halion jest wydawnictwem informatycznym, wydawnictwo Wilga jest wydawnictwem, które wydaje bajki i książeczki dla dzieci. W związku z tym te wydawnictwa dużo szybciej wejdą we współpracę, jak mają blog, który jest wydzielony, czy serwis, który jest wydzielony tylko i wyłącznie z tą tematyką, która jest dla nich interesująca z punktu widzenia prowadzenia ich biznesów, niż ogólnym serwisem, który jest ostatni dzwonek? Niż ogólnym serwisem, gdzie tak naprawdę rozmawia się na temat kryminałów, książki psychologicznej, czy książek informatycznych. I dlatego, szczerze powiedziawszy, my niespecjalnie przejmujemy się konkurencją i to, co my robimy na dzień dzisiejszy, to zastanawiamy się, jak się od nich odróżnić. Czyli budujemy funkcjonalności, które powodują, na przykład wiemy, że przynajmniej jedna jest społeczność w Polsce, która jest dosyć silna i hermetyczna. W związku z tym, jeżeli my byśmy chcieli konkurować z tą społecznością, biorąc pod uwagę funkcjonalności, które ma ta społeczność, a ta społeczność już w tej chwili ma około 4 lat,
to byłoby to o tyle trudne, że tam użytkownicy mają swoją własną historię. Ja nie od dnia dzisiejszego robię serwisy społecznościowe i wiem, że to jest jedno z podstawowych elementów, gdzie użytkownicy nie chcą opuszczać serwisów. To, że mają zgromadzoną swoją własną historię w danym serwisie. W związku z tym definiujemy i próbujemy rozbudowywać te funkcjonalności, które powodują, że jesteśmy wartością dodaną. I widzimy, że jest tak, że ci użytkownicy zarówno korzystają z tamtego serwisu, jak i naszego. Poza tym jedną z funkcjonalności, które mamy zaplanowane na ten rok, a to jest funkcjonalności chyba za mało powiedziane, bardziej jako produkt sprzedażowy, to jest produkt, który może zaspokoić potrzeby również innych serwisów książkowych, tych innych serwisów społecznościowych. My to widzimy, że w pewnym momencie, zresztą już jakieś rozmowy prowadzimy na temat współpracy z innymi serwisami odnośnie tego, że jesteśmy w stanie również sprzedawać ich powierzchnię i naszych partnerów, dzielić się z nimi. No i oczywiście jest tak, że serwis serwisem, serwis się cały czas zmienia. Zmiany są wynikają tak naprawdę z dwóch elementów. Z elementu tego, że my poszerzamy coraz bardziej swoją działalność. Na początku nie mieliśmy klientów. Użytkowników jest coraz więcej, mają swoje własne potrzeby. My widzimy, że rynek się trochę zmienia. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w tamtym roku raz w 20 w megapanelu e-commerce na przykład znalazł się Amazon, co pokazuje, że z punktu widzenia polskiego również interesujące staje się książka anglojęzyczna i my musimy jakoś na to reagować i myśleć, jak to będzie wyglądało za pół roku, za rok czasu. W związku z tym cały czas dokonujemy zmiany. Na przykład ta strona, którą wam w tej chwili pokazujemy, to jest strona po... ona w poniedziałek tak naprawdę całkowicie nowa architektura strony produktowej, czyli strony książki została wprowadzona, która nie jest docelową. Tak naprawdę w przeciągu najbliższych 2-3 tygodni ona znowu się zmieni. To już jest ostateczny, tak? Dobrze. Jeżeli masz troszeczkę do zakończenia, to tam Państwu. Dobrze, to mam dwa slajdy, które są szybkimi slajdami. Next, co jest następne? To co jest następne, to pracujemy w tej chwili nad kolejnymi produktami. Znaczy, chciałbym wam pokazać, że na kanapie jako na kanapie to nie jest tylko i wyłącznie serwis w domenie na kanapie.pl. I to, co w tej chwili pracujemy, to pracujemy nad około 4 projektami, które już są na poziomie prototypu, które w przeciągu najbliższych 6-9 miesięcy na pewno pokażą się w internecie. Około 8 to jest produktów, które mamy zaplanowane i które też będziemy chcieli wprowadzić. To są też produkty back-office'owe, czyli takie produkty, które nie są widoczne z punktu widzenia użytkownika, ale są widoczne z punktu widzenia na przykład wydawcy albo księgarni internetowej, czy osoby, która jest odpowiedzialna za prowadzenie księgarni, albo kogoś, kto jest odpowiedzialny za marketing. Kolejna rzecz, bardzo chętnie zainwestujemy w projekty, które są związane z dwoma tematami, bo tylko i wyłącznie na nich się skupiamy. Pierwsza tematyka, która nas zainteresuje, to jest tematyka związana z książkami, w tym e-bookami, audiobookami. I druga rzecz, bardzo chętnie zainwestujemy w projekty e-commerce'owe, które spowodują, że możemy w jakiś interesujący sposób poszerzyć asortyment. I już w tej chwili próbujemy jakieś rzeczy robić z filmami, na przykład Gutek Film się do nas zgłosił i robimy jakieś pierwsze patronaty dla firm. I to już koniec, dziękuję. Tutaj baterie padają z tego napięcia. Dobrze, że zachodził i pytał, jeżeli ktoś do tej. Marga, kasa. Zarabiacie, będziecie zarabiać? Kiedy? Mam na to slajd. No. To jest tak. To jest tak. W tamtym roku Artur przeprowadził ze mną rozmowę Kurasiński i między innymi rozmawialiśmy na temat kasy. Ja mu powiedziałem, że no, dobrze by było, gdyby tamten rok skończyliśmy 600-złotową kwotą. No i udało się tamten rok. Natomiast w tej chwili mamy, no już teraz jest początek marca, ale my na koniec lutego już w tym roku mieliśmy 600. Czyli teraz będzie następna 7. I stówka pękła gdzieś tam, tak? Dobra, i to był przychód? Tak. A macie głównie koszty własne, tak naprawdę pracowe. Nie macie jakichś kosztów? To jest kolejne pytanie, bo ty zawsze pytasz, a kiedy osiągniecie punkt zerowy? No. Mam nadzieję, że nie tak szybko osiągniemy, a powiem się dlaczego. No. Naszym celem wcale nie jest to, żeby jak najszybciej zarabiać. Naszym celem jest budować naszą pozycję na rynku książki. Kolejne projekty, które odpalamy, powodują, że gdybym myślał tylko je wyłącznie w ramach tego, że budujemy serwis internetowy, a później go utrzymujemy, no to punkt zerowy to ja miałem jakieś pół roku temu, a może wcześniej. Tak? A teraz ja widzę, że co chwilę do tego trzeba dokładać, ale mam z czego.
No nie było dużo mimo wszystko, bo jeżeli cały czas trzeba dokładać, to nie boisz się, że w pewnym momencie, jeżeli załamie się źródło dokładania, to padnie też ten projekt? No tak, i to jest właśnie, to jest dobre pytanie. Znaczy nie dokładam, biorąc pod uwagę, że muszę wyciągać z kieszeni, tylko dokładam z tego, z jakiej mamy przychody. Inwestuję. Tak, natomiast ważnym elementem również jest to, że zauważcie, że dywersyfikujemy produkty. Ja nie skupiam się tylko i wyłącznie na zarabianiu na użytkowniku końcowym, gdzie sprzedaję e-booki, audiobooki, ale mam coś, co jest na rynek wydawców, coś, co jest na rynek księgarni online, coś, co jest do klienta końcowego oraz coś, co jest na przykład na rynek reklamowy. Tak? W tej chwili na przykład sprzedaliśmy indywidualną fajną kampanię w Simplusie. Jak ktoś ma telefony w Plusie, to może 200 codziennie wygra. Tak? Czyli modeli biznesowych jest kilka? Jest kilka produktów dobrze zdefiniowanych moim zdaniem. Okej, czy ta chwila wystarczyła, żeby ktoś padł na jakieś dobre pytanie do Marka? Bo jak nie, to Marek będzie siedział... O, to zaraz, dobrze. Marek będzie w kuluarach dostępnej. Mogą pytania techniczne. Jedno dotyczące aktualizacji waszej oferty, czyli na ile są wasi partnerzy, bo mi się źle kojarzą antykwariaty, na ile oni są zdolni do tego, żeby ta oferta była świeża, żeby użytkownik nie odszedł z kwitkiem, że pokazujecie, że jest książka i nie ma. A drugie pytanie, bardziej techniczne, jakie jest skalowalnością waszego rozwiązania, bo tutaj słyszę o planach, projektach, czy jest jakaś bariera? No to pierwsze pytanie, jeśli chodzi o aktualizację. Codziennie aktualizujemy oferty naszych partnerów. Wchodzę, wystawiam pliki XML, na podstawie tego sprawdzamy, czy dana książka jest dostępna, w jakim stanie, czyli raz dziennie. Czy co nam się zmieniło. W tej chwili to jest raz dziennie, ale nie musi być to raz dziennie. Jeśli chodzi o skalowalność, to w tej chwili już stoimy przed takim dylematem, że w tym miesiącu kupiliśmy drugi serwer, już się przymierzamy do startu. Tak jest taniej niż gdzieś na jakiś wirtualny maszyna siedzieć? Wiesz co, to jest tak, że dzielimy usługi. Na przykład jest tak, że no, zwróćcie uwagę, że my mamy bazę książek 500 000, tak? Ruch mamy miesięczny na poziomie 360 tysięcy użytkowników unikalnych, tak? Według Gemiusa. No i ci ludzie coś tam robią. No, tworzą swoje własne kolekcje, oceniają książki, dodają komentarze. Jeżeli chcemy iść, a nie ukrywam, że chcemy iść i to będzie jedno, pewnie nie w przeciągu 6 miesięcy, ale jakiejś dalszej perspektywy, czyli silnik związany z rekomendacjami, no to ktoś to musi robić. No. Ja już nie mam więcej pytań. Nic, naprawdę nic? Zupełnie nie interesuje, co Marek tam... No nie, no to jest innowacyjne. No dobra, to będzie, będą cię w kuluarach mnie atakować, bo to nie dość łatwo wymyślać pytanie. A, mi wzruszyła twoja koszulka.